Witam wszystkich o poranku. Oczywiście w kolejnym aceranku. A dzisiaj sięgniemy do piątej księgi mojżeszowej, do rozdziału 11 i będziemy czytali trzy wersy od 26 rozpoczynając. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, który ja wam dziś daję. A przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Dodajmy także, że zanim Bóg powiedział, kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo, to powiedział tak. Nikt się przed wami nie ostoi. Pan wasz Bóg będzie szerzył lęk i trwogę przed wami w każdej ziemi, po której będziecie kroczyć, jak wam przyrzekł. Oczywiście znający Biblię powiedzą, ale to wszystko było do Żydów powiedziane. No to jest oczywiście prawdą, ale ktoś, kto nie zna Biblii, może tak powiedzieć, ale ktoś, kto zna Biblię i już tutaj sięgam po odpowiedni fragment z drugiego listu do Koryntian, powie coś zupełnie innego. Czytamy z trzeciego rozdziału, drugiego listu Pawła do Koryntian, od 14 wersu, lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza, a czytaliśmy ze Starego Przymierza właśnie, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Na czym w tym przypadku polega ta zasłona? Ona po prostu nam każe myśleć, że to dotyczy tylko Żydów. Nieprawda. To oczywiście dotyczyło w tamtym czasie Żydów. To dotyczyło ich wejścia do ziemi obiecanej. Ale na przestrzeni wszystkich wieków dotyczy to wszystkich ludzi wierzących Bogu, ponieważ przed każdym człowiekiem Bóg kładzie błogosławieństwo i przekleństwo. To tak a propos tych wszystkich, którzy twierdzą, że Bóg zbawia, nie patrząc za ludzką wolę, że Bóg zbawia, nie licząc się zupełnie z tym, co człowiek ma w tym momencie do powiedzenia. Tak, to prawda. Zbawieni możemy być tylko z łaski i w tej sprawie nic nie mamy do powiedzenia. Ale przecież może być taka sytuacja, że Bóg kogoś zbawi, a ten człowiek to odrzuci. I naprawdę, no trzeba być złośliwym, żeby nie zobaczyć wielu fragmentów Nowego Testamentu, które pokazują ludzi czy sytuacje, w których ktoś decydował się na odejście od Boga. A proszę bardzo, wybiera między błogosławieństwem a przekleństwem jego sprawa. Dzisiaj w XXI wieku, w konkretnej sytuacji, w której my, Polacy, jesteśmy, no jak to jest z tym wyborem? Bóg mówi wyraźnie, że jeśli mówimy o błogosławieństwie, no to słuchamy jego przykazań. Słuchamy je oczywiście tak, jak je widzimy przez Chrystusa, żeby nie było wątpliwości. Ale nie podejmuje się tutaj dyskusji, bo to nie ten temat. Natomiast jeśli ktoś się decyduje na przekleństwo, to decyduje się na to, żeby odwrócić się do Boga plecami i nie przejmować się Jego przykazaniami, żyć swoim życiem. A ba, to również skutkuje tym, że taki człowiek w końcu pójdzie za swoimi bogami, bo jakieś tam bożki sobie zawsze znajdzie. Drodzy bracia i siostry, ileż to razy słyszeliśmy, że
jest nas tak mało, że niczego nie możemy zrobić, że ludzie nie słuchają Słowa Bożego, że ludzie nie są zainteresowani Chrystusem i takie tam podobne dyrdymały. Powiem więcej, ja nawet wierzę, że ci ludzie, którzy to mówili, mówili prawdę. Ale wiecie, dlaczego mówili prawdę? Dlatego, że ci, którzy tak narzekają, to są ci, którzy wcale nie wybrali drogi błogosławieństwa. Wybrali drogę przekleństwa. I na tej drodze przekleństwa nie ma obecności Bożej, nie ma Bożego wsparcia, bo ci, którzy są po stronie błogosławieństwa, to są ludzie, przed którymi, jak czytaliśmy, nikt się nie ostoi. Bóg będzie szerzył lęk przed takimi ludźmi, będzie szerzył trwogę przed takimi ludźmi, będzie na nich Boży autorytet i ludzie, nawet ci, którzy będą ich nienawidzić, to się będą ich bać. Tak było z Chrystusem przecież, dokładnie tak było z Chrystusem. Chrystusa się bali. Ci, którzy byli Jego wrogami, nienawidzili Go, ale bali się Go, bo wiedzieli, że jeśli Go nie zabiją, to ich pozycja zostanie zmarginalizowana. O, dzisiaj dzieje się podobnie. Dzisiaj wielu się boi, że ich pozycja będzie zmarginalizowana. A więc coś trzeba będzie zrobić. Dlatego powtórzę się, jak usłyszycie, że zmarłem na COVID, nie wierzcie, to znaczy, że mnie zamordowano. Ale ja się nie przejmuję, moja żona też nie bardzo, ponieważ my wiemy, dokąd idziemy. Idziemy do naszego Chrystusa i z radością się tam zameldujemy, bo to jest po prostu nasz adres. Także spokojnie, spokojnie, zero płaczu, zero łez, ale stanie po stronie prawdy i po stronie Chrystusa i po stronie błogosławieństwa. Wielu mądrych ludzi mówi tak, mądrych inaczej dodajmy. Życie nie jest czarno-białe. Nie jest czarno-białe. Trzeba być elastycznym. Ale jak bardzo elastycznym? Jak guma w bieliźnie? Jak guma do rzucia? Jak bardzo trzeba być elastycznym? Jak daleko można sobie pozwolić na rozkrok? W którymś momencie się przecież przewrócisz. Kto o tym będzie decydował? Otóż powiem wam tak. Życie jest czarno-białe. Bezdyskusyjnie. Jeżeli wybierzesz błogosławieństwo, jeżeli wybierzesz drogę życia, to oczywiście na tej drodze życia są słabsze dni, są trudniejsze chwile, są chwile zwątpienia, zdarzają się grzechy, zdarzają się choroby, ale jesteś na drodze życia, nic ci nie grozi, człowieku. Masz bilet w dobrą stronę wykupiony. O ciebie dba twój Zbawiciel, o ciebie dba twój Bóg. Co się przejmujesz chwilową trudnością? Ale jeśli jesteś na drodze śmierci, czyli drodze przekleństwa, bo taką wybrałeś, to możesz mieć fajne chwile w życiu, możesz mieć dobre dni. Ale to niczego nie zmienia, bo bilet masz w jedną stronę, czyli idziesz prosto do piekła. No nie wiem, czy zadowala cię ta sytuacja, ale sam wybrałeś, przyjacielu. Dlatego ludzie wierzący nigdy nie mogą się opowiadać po stronie śmierci. Jakkolwiek to rozumiemy, nigdy po stronie śmierci, ponieważ w Jezusie Chrystusie jest życie. To jest źródło życia, to jest potęga życia. Tam, gdzie się pojawia Boże życie, tam wszystko się zmienia. Tam już nic nie jest takim, jak było. Życie wylewa się z człowieka wierzącego całymi rzekami, całymi falami. Chrystus o tym powiedział. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a rzeki żywej wody wyleją się z takiego człowieka, z takiego wnętrza. O jakiej śmierci my jako wierzący mamy mówić? A kiedy ze śmiercią? Śmierć nas nie interesuje, my jesteśmy ludźmi życia. Jezus powiedział, że ci nawet, którzy umrą, będą żyli wiecznie. A więc interesuje nas życie, życie, tylko życie. Czy to jest życie w postaci świętego postępowania? Czy to jest życie jako obraz, czy też nie tylko obraz, ale jako owoc miłości kobiety i mężczyzny i jest tym owocem życia dziecko nowonarodzone? Czy jest to powiedzenie prawdy wbrew nawet swojej
korzyści. To jest to wszystko życie, bo ludzie wierzący żyją, a Bóg jest Bogiem żywych. Dlaczego diabeł się nie boi tych chrześcijan, którzy wkroczyli na drogę śmierci? Bo oni są jego. On się tam z nich podśmiechuje. On tam sobie kpi z nich, ale się w ogóle ich nie boi. Diabeł boi się ludzi życia. Boi się ludzi Jezusa. Boi się tych, którzy są po stronie życia. Dlatego, że on jest aniołem śmierci. On jest aniołem upadku, zniszczenia. On wie, co go czeka i jak najwięcej ludzi chce za sobą pociągnąć. Jak najwięcej istot duchowych chciał za sobą pociągnąć. A teraz pociąga ludzi. Nie jednego już oszukał. I nie jeden dał się nabrać na tą jego pseudą miłość. Ludzie kochani, no czytajcie Słowo Boże, nie dajcie sobie mieszać w głowie. Nie dajcie sobie mieszać w myślach, bo jednak... Słowo Boże kształtuje nasze myślenie. Słowo Boże kształtuje naszą osobowość. Słowo Boże wlewa w nas życie, a wlane w nas życie wylewa się z nas jako życie, które ma trafić do innego serca, do innego człowieka. No nie bądźmy głupcami, którzy dają się oszukiwać. Nie ma w wierzącym sercu chęci do kompromisu ze śmiercią, bo takiego kompromisu nie ma. Ten kompromis nie istnieje. Istnieje tylko posłuszeństwo Bogu, a ono przynosi życie, życie, życie w Jezusie Chrystusie. Prawdziwe życie. Drogi bracie, droga siostro, dzisiaj masz wspaniały dzień, żeby rozpocząć takie życie, jeśli do tej pory tego nie uczyniłeś. Drogi bracie i siostro, nie wybieraj przekleństwa, wybieraj błogosławieństwo. Idź na drogę błogosławieństwa. Tam na tej drodze nie jesteś sama, nie jesteś sam. Na drodze przekleństwa jesteś skończony, przegrany. Ale na drodze życia Jezus jest z tobą. Jezus jest tym, który niesie twoje ciężary. Jezus jest tym, który cię wspiera. Jezus jest tym, który staje po twojej stronie. Bo On jest Panem życia. Amen.